I dzień dobry, witam was. Chciałam się z wami przywitać na dworze, bo sypie śnieg. Sypie śnieg, jest sporo śniegu. Super, wymarzyłam sobie ten śnieg. Wracam z biura, pakowałam zamówienia, wow. I teraz idę do samochodu i jadę odebrać klucze od nowego mieszkania. Jadę sama jednak, bo Kacer ma dużo pracy. Nice. Stoję na światłach, więc mogę chwilę do was pogadać. Jest tak ślisko, słuchajcie. Jest pierwszy raz w sumie w tym roku śnieg i tyle śniegu na drodze. Także jadę powolutku, spóźnię się na spotkanie z właścicielem na 100%. No ale trudno, jadę powolutku, żeby wiecie, żeby dojechać, bo już na jednym zakręcie prawie zarzuciło mi tyłkiem samochodu, także jadę powolutku. Nie śpieszę się. Spóźnię się, to się spóźnię, właściciel poczeka, musi. Dojechałam, klucze odebrałam. Mam już komplet kluczy do mieszkania. Teraz wam nie nagrywałam mieszkanka, ponieważ byłam z właścicielami i w ogóle nie wzięłam aparatu ze sobą. Także mieszkanie pozamykane, obejrzane, wszystko jest tak jak miało być, wszystko jest w porządku, wszystko jest super. Także ja teraz, słuchajcie, wracam do domu, bierzemy się za pakowanie większości rzeczy, już przygotowujemy je do przeprowadzki. Najpierw dzisiaj, jutro przywiozę sobie takie mniejsze rzeczy, które jestem w stanie przewieźć sobie sama. No a w sobotę już będziemy przewozić większe rzeczy, jakieś regały większym samochodem. Jest śnieg, w ogóle jest mega klimat, super dzień, mega. Mega. Ten vlog po prostu do końca będzie jeszcze bardziej taki, wiecie, pozytywny, bo no mega się cieszę, lubię takie zmiany, lubię zmiany na lepsze i ta zdecydowanie taka będzie, bo to mieszkanie jest o wiele fajniejsze i w takim fajnym klimacie, fajnym wystroju, gdzie jakby będę mogła bez problemu dopasowywać sobie różnego rodzaju dodatki i większość rzeczy będzie pasowała, zwłaszcza właśnie teraz wystrój świąteczny. No bo tak jak wam mówiłam w ostatnich vlogach, w obecnym mieszkaniu mamy trochę zobowiązujące kolory, mamy fiolet, mamy róż, przez co no czerwień czy zieleń świąteczna totalnie nie pasuje, także super. Byłam teraz jeszcze w Biedrze kupić sobie zapas smoothie, bo tak no przy tych gumeczkach, przy tym nowo założonym drucie niewiele jem, niewiele jestem w stanie jeść, a głód jednak doskwiera, ale kurczę, wchodząc do sklepu widziałam pieska takiego spaniela, który siedział na śniegu, piszczał normalnie z zimna, bo było słychać, że jak piszczy i po prostu aż się trzęsie. Wyszłam z zakupów i tak samo tam siedzi i teraz po prostu chwilę siedzę w samochodzie, patrzę do lusterka, czy ktoś po niego idzie, jak nie, to może wejdę do Biedronki, po prostu zapytam się, czy to jest czyjś piesek z osób, które są na zakupach, bo kurde, no jest śnieg, jest minus jeden stopień, pies siedzi na śniegu i pewnie jest mu zimno. A jak ktoś robi zakupy trochę dłużej, no to jest to średnio odpowiedzialne moim zdaniem. Jak szłam koło niego, tak piszczał, aż mi go po prostu na maksa się zrobiło szkoda, więc siedzę tutaj, obserwuję sytuację, poczekam jeszcze tak z 5 minut, jak coś, to po prostu wejdę, zapytam się jednej z kasjerek, czy mogą ogłosić, że po prostu piesek piszczy przed sklepem. Masakra, ludzie nie mają serca. Gumeczki, słuchajcie, ładnie noszę. Dalej sprawiają dyskomfort, ale nie jest najgorzej. Pod pachą Kolesław, bo będę dzisiaj robiła łososia pieczonego z ryżem na obiad. W ręce smoothie, no i jakoś się pożywiam. Łososia z ryżem też powinnam zjeść, bo łosoś jest miękki, ryż jest mały, więc mam nadzieję, że dam radę. Jesteś w pracy? Możesz? Słuchaj, mam pytanko do ciebie. Czy wy macie więcej takich toreb dużych z Ikei, tylko tych dużych? No poszukam, ale coś tam mamy. Z 3 na pewno. Dobra, no to super. To byśmy wieczorem podjechali, bo do nich się fajnie pakuje ubrania. Dobra, no to okej. No to wieczorkiem podjedziemy. Ja, wiesz co? Z 3 powinnam mieć. No to super. Dobra. Zjadła mi się szminka. Piłam teraz smoothie już tutaj. Próbowałam zupkę. Zupkę gotowałam wczoraj trochę więcej tego kremu pomidorowego, więc dzisiaj po prostu zjemy sobie ją też z ryżem. No i dzwoniłam do mamy odnośnie toreb z Ikei. Tak jak widzieliście, pakowałam ubrania niewyprasowane do tej torby z Ikei. Bardzo dużo tych ubrań tam weszło, więc jak mama ma 3 sztuki, no to byłoby idealnie. Bo możliwe, żebym spakowała, wiecie, większą część szafy po prostu tych toreb, bo będzie chyba łatwiej niż w walizkach to przewozić w taki sposób, po prostu więcej da się rady dopchać do takiej torby niż do sztywnej walizki, tak mi się wydaje. W reklamówkach znalazłam teraz też taką dużą reklamówkę z Nike'a i sporą z Makro, więc do niej też mogę trochę ubrań spakować i
sporo się zmieści. I słuchajcie, mała zmiana planów. Zjadłam obiad i teraz jadę na szybko do mamy. Mam dla mamy pewien prezent. Ta bluza, o której wam mówiłam, z reniferem, że dam ją mojej mamie. Właśnie jadę jej ją zawieźć. Mam dla mamy jeszcze płaszcz, który ja kupiłam, w którym nie chodzę. Jest nowy, po prostu niechodzony, więc myślę, że moja mama go wykorzysta. I zaraz później jadę do naszego nowego mieszkania. Najprawdopodobniej Kacper dojedzie do mnie i będzie mógł zrobić ze mną home tour. Wiecie, tak jak ja pokazać wam mieszkanie mniej więcej jak wygląda, jak jest jeszcze puste. Więc idealnie. Mam nadzieję, że uda nam się tak zgrać czasowo z Kacperem, że faktycznie podjedzie i będzie mógł mnie nagrać w mieszkanku. Także mam nadzieję, że tak się uda i że zobaczycie dzisiaj mieszkanie. I wiecie, jakie jaja? Okazało się, że moja mama jest u dentysty w Katowicach, więc jadę prosto na mieszkanie i po prostu chyba poczekam tam na Kacpra. Może sobie zacznę ją przyrobić, jakieś tam rzeczy. Wzięłam sobie płyn do mycia szafek, ściereczki, żeby powycierać kurze, żeby jutro już móc, wiecie, poprzywozić pierwsze rzeczy do kuchni, do łazienki i wkładać na czyste półki. I słuchajcie, udało się, Kacper jest już ze mną, także możemy wam pokazać mieszkanie. Może zaczniemy od łazienki, która jest jako pierwsza przy samym wejściu. Tak jak wam mówiłam, mamy teraz prysznic, już nie mamy wanny, więc będzie oszczędność. Tak wygląda łazienka, jest w sumie całkiem spora, ponieważ tamtą mamy mniejszą, prawda? W obecnym też mieszkaniu. Mi się tak wydaje. Tak, jest dość spora przestrzeń, mamy zamontowaną szafkę, tutaj taką z trzema półeczkami. I tutaj mamy dwie dodatkowe szuflady, tak samo jak mieliśmy obecnie. Duże lustro i jest jasne, tu jest jeszcze światełko. U nas w obecnym mieszkaniu mamy strasznie ciemną lusterką, prawda? Tutaj mamy bardzo jasno. I łazienka, jak widzicie, jest w takiej kolorystyce, że wszystko będzie nam pasować, bo tak naprawdę każdy kolor dodatków będzie fajnie się komponował. Mamy wieszak, szafeczkę, taką malutką podręczną na buty. I wiadomo, jakieś klucze można położyć na górze. No i okej, tutaj już mamy trochę naszych tobołków, które wzięłam ze sobą już, żeby trochę ogarnąć i posprzątać, co jak wam mówiłam. I tu mamy kuchnię, w sumie to taką bardzo małą część kuchenną. I sporo jest sporo szafek, także to na plus. Jest wymywarka, piekarnik, kuchenka, płyta indukcyjna, więc to co najważniejsze, lodówka. Mam nadzieję, że nam wystarczy tyle miejsca, zapewne będziemy mieć catering, więc jakby za dużo nie będę gotowała, tak podejrzewam. Tutaj mamy tą część taką jadalnię, bardzo duża przestrzeń i to jest super w tym mieszkaniu, że nie jest tak wszystko, wiecie, poupychane obok siebie, tylko tutaj faktycznie jest przestrzeń, jest dużo miejsca tutaj, w tej części wypoczynkowej tak samo jest sporo miejsca. Mamy dwie szafy i to jest mega ułatwieniem, obecnie z Kacprem mieścimy się w dwóch szafach i jest ciężko. Teraz mamy osobną szafę, która jest szafą Kacpra. I w sypialni mamy drugą szafę, także tutaj Kacper może wam pokazać. Mamy telewizor, RTV-kę, szafkę, dwa małe stoliczki, takie wiecie, kawowe, wysuwane i dużą kanapę, która, słuchajcie, jakby doceniamy to, że jest duża, nie jest może bardzo duża, ale dla nas jest duża przez to, że obecną mamy naprawdę malutką i jak wyglądamy coś razem, po prostu siedzimy z Kacprem jak takie dwie kury na kantach, mam wrażenie, nie ma miejsca, a ta w ogóle jest rozkładana, super. Bo zastanawiałam się, czy będzie Wiktoria miała gdzie spać u nas i będzie miała gdzie spać, także Wika, możesz wbijać. Jeśli chodzi o półki w szafach i tak dalej, to pokażę wam w kolejnych vlogach, będziemy wszystko razem układać, sprzątać. A dzisiaj pokazujemy tak tylko po prostu puste mieszkanie, jak to wygląda. I to jest nasz drugi pokój i ostatni. I to jest sypialnia. Mamy wyjście na taras, mamy duży taras, to pokażemy wam innym razem, ale mamy aż 35 metrów tarasu. Co, 38? Coś takiego, no podobna liczba. Także tak wygląda sypialnia, mamy taką zieloną ścianę. O! Także ma charakter, jakby nie jest totalnie czysta biała, tylko jakby tutaj ta ściana jest trochę zobowiązująca i będzie trzeba dobierać ewentualne dodatki do tej kolorystyki. No, ale tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że mieszkanie jest bardzo ładne i właśnie to, co wam mówiłam. Będę mogła tutaj wszystko urządzić na świątecznie, bo czerwień pasuje, bo zieleń pasuje, więc super. Zaczynamy, słuchajcie, oczyszczenie mieszkania od położenia zapachu. To jest ten duży... Od flaszeczki. To jest ten duży zapach bamboo leaves, czyli liście bambusowe. On nam się bardzo podobał. W tamtym roku mieliśmy go na Bażantowie w Katowicach w mieszkaniu. I wszyscy zwracali na niego uwagę, także też zamówiłam go do tego mieszkania. Mamy patyczki i będzie stał chyba tam na tej półeczce przy wejściu, nie? To będzie dobre miejsce. I zobaczcie, Kacper zadowolony z prezentu na Mikołaja. Nosi ładnie, grzecznie. Czapeczkę. A, czapka. Co, zapomniałeś już co? Ale się, słuchajcie, cieszę, serio. Bardzo mi się tutaj podoba i naprawdę powtórzę się raz jeszcze, ale czuję taką tutaj nową energię, taką pozytywną energię. Pokażę wam, co wzięłam ze sobą tutaj, na teraz.
kubeczki dwa, które jakiś czas temu dostałam. Takie. No i tutaj troszkę chemii, troszkę płyn do spryskiwaczy, ściereczki, jakieś tam świeczki. Mam płyn do rąk i płyn pod prysznic, żeby już stał. To są świąteczne takie zapachy vlogmasowe, które zamówiłam przed vlogmasem, już myśląc o nowym mieszkaniu. Kominek, ten co kupiłam z mamą w hurtowni Róża. Kosteczki, zapachy. Mam też te świąteczne talerzyki z Homely, które kupiłam na pierwszym vlogmasie, w pierwszym odcinku. O, te. Zapach to widzieliście, jak zakładaliśmy z Kacprem. Chusteczki mokre. W każdym prawidłowym domu muszą być chusteczki mokre, także są już wzięte. No i tak, te ubrania, które układałam przy was. Już wzięliśmy torbę, mieliśmy możliwość przewiezienia, więc po prostu wzięliśmy to, co mogliśmy. No i ten bieżniczek z Homely, poszewka na poduszkę, druga poszewka na poduszkę i kocyk z Sinseya, którego dostałam chyba przedwczoraj. Także... A, i jeszcze ten kosz. I on chyba pójdzie pod telewizor. Dobra, zapalę sobie tutaj jeszcze. A to jest na tarasie światło? To gdzie jest światło? W salonie? Tutaj jest światło w salonie? Tak, dobra. Okej, muszę się nauczyć włączników. To myślę, że będzie fajnie pasowało tutaj pod telewizorem. Może położę tutaj świeczki albo jakieś takie rzeczy. Zobaczcie, chyba spoko, co? Pasuje fajnie kolorystycznie do drewna, do mebli, które tutaj są. Podkładki idealnie dopasowałam do krzeseł, zobaczcie. A z tej strony są beżowe. Jakbyśmy chcieli trochę rozświetlić bardziej wystrój, to możemy odwrócić na drugą stronę, więc myślę, że spoczko mi się udało to dobrać. No a na razie mamy świąteczny bieżniczek z Homely, który też na pewno będzie tutaj gościł. Fajnie. Mam w kuchni idealne szafki do postawienia aparatu i tutaj pokazywania wam gotowania i tak dalej, więc super, to też jest ważne przy tym, co ja robię. Otworzymy płyn do mycia naczyń z kokolity. Zamówiłam go na kokolicę. Te rzeczy wszystkie na kokolicie przychodzą tak strasznie fajnie, mocno zapakowane, że nic się nie leje podczas transportu. Stawiam już przy zlewie. I mam jeszcze płyn do kuchni, mango brzoskwinia, też z kokolity z marki Zielko. A teraz do ścierania kurzy wzięłam sobie uniwersalny płyn z Klara. On jest chyba dostępny w Rossmanie, ta marka. Też naturalne jakieś takie rzeczy. No i to wam pokazałam. To zaniesiemy do łazienki, żeby pod prysznic i mydło w płynie. Pewnie kojarzycie, że w tamtym mieszkaniu mamy takie bardzo ekstrawaganckie drzwi z takim pawim piórem, zielono-niebieskie. One nie zawsze mi pasowały, przez co nie mam żadnego selfie z tamtej łazienki, bo jakoś tak w ogóle nie współgrały z aparatem, z kamerą. A tutaj jest pięknie, czysto, jasno, idealnie. Dobra, mydło w płynie do rąk stawiamy tutaj, wanilia, cynamon. Tutaj mamy jeszcze haczyk do przywiesienia na ręcznik. Przykleimy sobie go gdzieś tak, żeby nam było wygodnie. Pewnie tutaj będzie. Dobra, no i pod prysznic postawimy już ten żel. Dobra, wejdę tutaj tak w butach, bo i tak będę pewnie wszystko myła. I na pewno tutaj będę musiała kupić jakąś taką półkę do przyklejenia na takie, wiecie, przyssawki, żeby mieć pod prysznic na jakieś płyny. Także tak to wygląda. I już myślałam właśnie, że chyba kupię też taką zasłonkę, wiecie, do kąpania, żeby nie chlapać tutaj na resztę łazienki, żeby móc się po prostu zamknąć i w spokoju wykąpać. Żeby, wiecie, to się nie lało, bo zwykle w hotelach, jak jest taki właśnie prysznic otwarty, no to wszystko leci na podłogę i woda jest w całej łazience, także bez sensu. Tutaj mamy, mamy już wyprawkę, 3 pierwsze rolki papieru, a ja, słuchaj, dzisiaj przygotowałam i przywiozłam sobie całe opakowanie papieru, ale dobra, mamy tu 3 rolki. O, i tutaj pełna szuflada, dobra. Dość spora, więc myślę, że się pomieszczę. Podejrzewam, że tutaj sobie poustawiam jeszcze jakieś produkty, może w jakichś fajnych koszyczkach, może kupię jakąś fajną taką, wiecie, zabudowaną, nie wiem, półeczkę dodatkową, żeby jakoś fajnie to wszystko przechowywać, no bo wiecie, ja mam dużo kosmetyków. Mam bardzo dużo kosmetyków i tego nie muszę wam mówić, bo mnie znacie. Ścierałam sobie kurze i mam pierwszego gościa. Przyszedł tutaj z gwiazdą betlejemską świąteczną. Piękna. I super doniczka będzie nam pasowała do tych kubeczków, które mamy teraz i do kominka. Bo zobacz, mamy teraz kubeczki z takimi rączkami złotymi, dostaliśmy. I kominek złoty. No
No dobrze, dobrze, złota ładna. Przyjechałam prosto z mieszkania do rodziców, ponieważ mam dla mamy prezent, o którym wam mówiłam we vlogmasie. Będziemy mamy miały siostrzane bluzy. Do salonu będziesz pasowała. O Boże, ty ale ładna, co? No ja wiem, że ci się podobała. Bardzo ja akurat piękna. Mam drugą. Dostałam ją w paczce. Piękna jest. Bardzo to co, piękna. Jutro w pracy jesteś w tej bluzie? No, nawet... A, sceną ci dałam! Nie patrzyłam na cenę, tak jak nie. Bardzo dziękuję. Rozmiar S. Nie cały dzień, ale tak, na wejście. Wyszłam od rodziców i słuchajcie, śnieg dalej sypie jak nie wiem, także coś czuję, że będą, powiem wam, zaśnieżone za chwilę ulice na maksa, bo... jak sypał, tak sypie. Ale jest ślisko na drogach, więc pod tym względem akurat się nie cieszę. Ogólnie bardzo lubię śnieg, ale jako kierowca... Aj, u mnie zawsze tak muzyka, ale jako kierowca... Słabo. Słabo, bo na drogach jest naprawdę ślisko. Dobra, otwieramy kalendarze w kadrze bardzo przeprowadzkowym, w bałaganie, w naszykowanej już ramie do przewiesienia na jutro. Tutaj moja torebka, jak się rozbierałam. Teraz sobie jadłam kolację i w tle oglądałam Werkę Jaguś, jej vlogmas. Dlatego jestem bez gumeczek. I stwierdziłam, że szybko powiem wam o kalendarzach, otworzymy je razem i już założę te gumeczki, ale daruję wam tego seplenienia i plucia przez te kilka minut. Raczej nic się nie powinno w tym czasie stać, że nie będę ich teraz miała. Także dobra, lecimy sobie z pierwszym kalendarzem. Jako pierwszy otworzymy może Milkę. Dobra, szukamy okienka 11. Jest tutaj. I wyobraźcie sobie, że już 11 dni nagrywam vlogmas. To minęło jak po prostu pstryknięcie palcem na maksa szybko i przyjemnie. W 11 mamy chyba karmelowego cuksa. Już ci więcej mogę jeść, więc może go pogryzę. Albo chociaż sobie tak, wiecie, rozpuszczę w ustach. Spoczko. Fajnie. W Nyxie. Numer 11 mamy tutaj. I mamy tutaj matową pomadkę, taką nudziakowo-brązową. Na pewno wrzucam ją do paczki i powędruję pod koniec vlogmasu na rozdanie dla was, bo takich kolorów mam masę z innych firm, więc myślę, że komuś z was bardziej się ona przyda. Makeup Obsession. Makeup Obsession numer 11. O, żel do brwi utrwalający. Jak wiecie, ja uwielbiam efekt takich krzaczastych, wyczesanych do góry brwi, więc to przetestujemy może jutro w jutrzejszym makijażu. Jak nie zapomnę, to dam wam znać, czy się sprawdził, czy był spoko, czy jest warty uwagi. No i Nux zepsuty, który zepsułam we wczorajszym vlogmasie. Oderwałam całkowicie okienko. Wygląda przez co trochę gorzej, no ale jakoś to przeżyjemy. 11. I w 11 mamy perfumy? Chyba perfumy. Poczekajcie. Wyciągamy. Tak, próbka mała perfum. Bardzo ładne, takie cytrusowo-jaśminowe chyba. Fajne, bardzo fajne. No i dobra, kalendarze za nami. Mieszkanie widziałyście, zobaczyłyście? Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba to wnętrze. Ja jestem na maksa podjarana, co chyba było widać podczas tego turu po mieszkaniu. Zastanawiałam się, czy chcę wam pokazać całe mieszkanie, ale stwierdziłam, że w sumie i tak prędzej czy później zobaczycie je na vlogach, na vlogmasach i tak dalej, bo przecież pokazuję, tak? Jak gotuję, jak sprzątam, więc czemu nie? Czemu wam tego nie pokazać? No i przeprowadzam się do Dąbrowy. Teraz przez rok mieszkałam w Sosnowcu, chwilę wcześniej mieszkałam chwilę w Katowicach, na Bażantowie. No a teraz wracam na stare śmieci do Dąbrowy. W Dąbrowie się wychowałam, do Dąbrowy przez całe swoje życie chodziłam do szkoły, do podstawówki, do gimnazjum, do liceum. Dopiero studiowałam w Katowicach. Więc wracam do Dąbrowy i będę teraz mieszkać w Dąbrowie. Było wiele przypuszczeń, że przeprowadzam się do Warszawy. I był przez moment taki plan. Rozglądaliśmy się z mieszkaniami w Warszawie, ale ciężko nam było znaleźć albo bardzo duże mieszkanie, w którym miałabym miejsce na studio, na pracę, albo znalezienie mieszkania w spoko pieniądzach plus wynajęcie biura. To było trochę problematyczne. Mamy kawałek do Warszawy, więc też nie byłoby tak łatwo obejrzeć tego mieszkania czy tego biura. Także koniec końców zdecydowaliśmy, że zostajemy na miejscu, zostajemy w Dąbrowie. Ja zawsze wam podkreślam i to też zauważyłam, że w komentarzach wiele z was pisało, że jestem rodzinna i raczej bym się do Warszawy nie przeprowadziła, bo miałabym mega daleko do rodziny, do rodziców, do babci.
I faktycznie tak jest, jestem bardzo rodzinna, lubię ten kontakt z rodziną, lubię mieć tą możliwość, że w każdej chwili wsiadam w samochód i jestem, czy u rodziców, czy u Wiki, czy u babci. Także to też jest taki dość ważny argument do podjęcia decyzji o Warszawie. Możliwe, że kiedyś będziemy musieli przeprowadzić się do Warszawy, możliwe, że kiedyś na tyle będę potrzebna w Warszawie na co dzień przez pracę, którą wykonuję, że będę musiała podjąć tą decyzję, ale teraz jeszcze zostajemy na miejscu, także kto z Was myślał o Warszawie, to mogliście mieć takie przypuszczenia. Faktycznie ktoś napisał w komentarzu, że Luka w jakimś vlogu powiedział, że jacyś znajomi planują się przeprowadzić do Warszawy. No i faktycznie to chodziło o nas. Wtedy Luka powiedział o nas, bo ja do niego pisałam, z nim pisałam odnośnie mieszkania, bo miał mi pomóc wyszukać czegoś w okolicy, w której oni mieszkają, bo polecali tę okolicę. No ale tak jak mówię, koniec końców zostajemy w Dąbrowie na ten czas. Zobaczymy, co będzie w kolejnych latach. Na pewno będziecie o tym wiedzieć, jeśli będę się przeprowadzała po raz kolejny. Także dzisiejszego vlogmasa kończę tą pogadanką, tymi kalendarzami. No i już jutro będziemy już więcej coś tam ogarniać w sprawie przeprowadzki. Już mam sporo spakowane, sporo ubrań mam już popakowanych, sporo ubrań mam już takich, wiecie, stricte przyszykowanych do zabrania. No i jutro planuję szykować tak samo kuchnię, pokój makijażowy do przeprowadzki, do przewiezienia tego wszystkiego, także na pewno w jutrzejszym vlogmasie też będzie dużo emocji i dużo pracy i dużo obowiązków, ale wiecie, ja nie lubię nudy, lubię takie dni, także jak się dużo dzieje, to jest dobrze. Żegnam, nie przedłużam już bardziej. Buziak, do zobaczenia, pa pa.